Dzień dobry Państwu, 30. odcinek programu Przy Kawie o Rakowie. Nawet wypadało powiedzieć dobry wieczór, bo spotykamy się jak zawsze wieczorem o godzinie 20. Drodzy kibice, zanim przedstawię naszego dzisiejszego gościa, ważna informacja. Dzisiaj mamy dla Państwa coś do zakomunikowania. Zrobimy to pod sam koniec programu, także bądźcie z nami, nie wyłączajcie Waszych odbiorników, telefonów, telewizorów i gdziekolwiek ten program oglądacie. A my pochwalimy się pewną informacją, ale to dopiero za około 40 minut. Teraz naszym gościem jest Mateusz Wdowiak, można powiedzieć nowy piłkarz Rakowa, chociaż to już też tak trochę się zdezaktualizowało, bo jesteś już u nas no, prawie 2 tygodnie, jak dobrze liczę, nawet może ciut więcej. Tydzień jestem, no, 8 dni, niecałe 2 tygodnie chyba. Coś takiego, dobry wieczór wszystkim na początku. Jakoś 8-9 dni myślę. Chociaż to szybko tak zleciało, że mogę się mylić. Tak, wiemy już, Mateusz, rozmawialiśmy przed programem, że już znalazłeś sobie tutaj w Częstochowie mieszkanie, już te wszystkie takie początkowe formalności, sprawy ze swoim lokum załatwiłeś, także głowa spokojna. To też było jedno z pytań od naszych widzów, już to rozmawialiśmy o tym przed programem. Drodzy kibice, ja tylko przypomnę, w naszym programie formuła jest taka, że mogą Państwo zadawać pytania na czacie, a my te pytania przekażemy Mateuszowi i Mateusz tutaj będzie się wił niczym dobry skrzydłowy, żeby te pytania, te odpowiedzi były jak najbardziej dla Państwa ciekawe. Mateusz, na początek zapytam tak, albo przeczytam Ci cytat. Nigdy nie zasłaniał się sportem przed obowiązkami szkolnymi. W związku z tym wszystko zawsze było zrobione bardzo elegancko i w terminie. Ewentualnie zawsze umówił się i nadrobił dany sprawdzian. Kojarzysz, kto to powiedział? Myślę, że tak. Z liceum pani moja wychowawczyni zapewne. Jest wielką przyjemnością uczenie takiego ucznia, który radzi sobie w bardzo dobrej szkole i ze swoimi osiągnięciami sportowymi również sobie radzisz według pani Marii Szafraniec, twoja nauczycielka fizyki, wychowawczyni. Chciałem o tym z tobą troszeczkę porozmawiać, to jest taki ciekawy aspekt, jeśli chodzi o zawodnika. Ty generalnie przywiązywałeś dużą wagę do nauki i zdaje się, że to liceum, w którym się uczyłeś, to było takie dosyć topowe, jeśli chodzi o Kraków. No tak, chciałem mieć też tą opcję alternatywną, piłka jedną ścieżką, a nauka, edukacja drugą ścieżką, także dlatego wybór drugiego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, no jest to, uważa się, za jedno z 3 najlepszych w Krakowie, tak, i naprawdę, no poziom był wysoki i pod kątem edukacyjnym to naprawdę dużo mi to dało, ale potem studia zacząłem kontynuować dzienne, natomiast no, nie byłem w stanie tego po prostu połączyć. Tak szczerze mówiąc, już stwierdziłem, że postawię tylko i wyłącznie na piłkę. Natomiast no, studia zawsze można sobie gdzieś w późniejszym terminie. No właśnie miałem Cię pytać, zrobić. Czy masz gdzieś tam czasami takie myśli, żeby jeszcze jakieś te studia sobie zrobić? Nie wykluczam. Zostaniesz inżynierem? Natomiast nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy się określić, czy tak będzie, czy nie. Zobaczymy, czas pokaże, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy to jest. No pewnie, to taki wstęp, bo chcemy też dzisiaj, żeby kibice mogli jak najbardziej Ciebie poznać. Jesteś z nami od niedawna, a zawsze tutaj nowych zawodników do programu zapraszamy. Mateusz, no przyszedłeś, tak jak rozmawialiśmy niecałe 2 tygodnie temu tutaj do Rakowa. Zamieściłeś sam z siebie, bo to też możemy chyba powiedzieć, że sam z siebie, to nikt Ci w tym jakby nie pomagał, sam to zrobiłeś i zamieściłeś takie oświadczenie jakby z podziękowaniami za ten czas spędzony, chyba kilkunastoletni w Krakowi. I zwróciłem uwagę, że Michał Helik pogratulował Ci czy tego transferu, czy tego oświadczenia, podziękował Ci za ten czas. To był Twój taki najlepszy kumpel, jeśli chodzi o Krakowie? Znaczy... Tyle lat byłem w Krakowie, że tyle tych zawodników, relacji, przyjaźni też udało mi się zdobyć w Krakowie, że jakby z tych końcowych lat to na pewno Michał Helik był taką najbliższą mi osobą wraz z Kamilem Pestką. To się tak w trójkę trzymaliśmy w takim trio. Na początku był Bartek Kapustka, Krzysiek Szewczyk. To było jakby takie praktycznie... W przeciągu roku wszyscy wchodziliśmy do szatni pierwszego zespołu Krakowi. Potem się przewijały różne osoby, naprawdę dużo było tych zawodników, dużo było znajomości, więc mógłbym wiele osób wymienić, natomiast no, ta trójka na początku tak najbardziej mi zapadła w pamięć ze względu na to, że jakby razem wchodziliśmy do tego seniorskiego grania, do tej seniorskiej piłki, no i też ta trójka końcowa, Kamil Pestka i Michał Helik, też mi utkwiła. Ze względu też na to, że
osiągnęliśmy to trofeum Puchar Polski i też jakby no, to jest najświeższe. Mhm. Pytam też między innymi dlatego, że jest takie pytanie od jednego z naszych internautów, napłynęło już przed programem, w jakiej lidze zagranicznej chciałbyś zagrać kiedyś w przyszłości? Słyszałem, że mówisz po angielsku dosyć dobrze, masz tam dobrego kolegę Michała, więc może gdzieś tam Championship albo nawet wyżej. Myślałeś w ogóle, zastanawiałeś się kiedyś o tym? Na ten temat? Na pewno nad transferem zagranicznym się zastanawiałem, ale bardziej pod kątem patrzył na to, gdyby przyszły jakieś ewentualne oferty. Natomiast jeżeli by przyszła z Championship, to na pewno byłoby miło. Muszę porozmawiać z Michałem, czy coś się uda, może tam jakiś gdzieś, tak, załatwić. No, ale pewno, to oczywiście rozmawiałem tytułem żartu. Tak, pewnie jakaś będziesz czekał na te Włoska, oferty. Włochy, styl włoski, pogoda, klimat też jest cudowny, także na pewno chętnie bym przyjął. Okej, internauta Krzysztof pyta, na jakiej pozycji czujesz się najlepiej, bo jesteś też zawodnikiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o te warianty ofensywne, dość uniwersalnym. My też gramy ustawieniem z pozycjami wahadłowych. Mhm. Pytanie do ciebie, jak to widzisz? Tak naprawdę jestem jakby przygotowywany pod grę i na wahadle, i na tej dyszce, tym takim tercecie z przodu. Także jest do obstawy praktycznie cztery miejsca tak naprawdę. Na ten moment więcej jakby funkcjonuje tam wyżej, na tej pozycji numer 10, natomiast niewykluczone, że będę się pojawiał na wahadle. No to jest tak naprawdę jakby decyzja trenera, tak? Ja się będę starał odnaleźć tu i tu. Na pewno staram się wdrażać jak najszybciej w ten sposób model gry, bo na pewno się różni od tego, co było w Krakowi, i po prostu staram się adaptować do tego i myślę, że jest to na dobrym etapie i czy będę mi dane grać tu czy tu, to będę przygotowany. Tyle. Czyli jesteś zawodnikiem uniwersalnym, jakby tutaj można, nie boisz się gry na żadnej jasne, pozycji, że tak. W skrócie. Mateusz, jak te pierwsze dni tutaj w Częstochowie, w Rakowie przebiegły, dołączyłeś do zespołu już tak jakby no, po tym zagranicznym obozie, natomiast no, jesteś z nami już trochę jakiś czas, te kilkanaście, czy te kilka dni, to jest już taki czas, kiedy możesz mieć jakieś pierwsze wrażenia, pierwsze odczucia po przyjeździe do Rakowa. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Na pewno intensywne, te kilkanaście dni tutaj. Jakby też sprawy organizacyjne były do załatwienia, natomiast jeżeli chodzi o stricte takie klubowe, sportowe, no to na pewno też dużo się dzieje i przed treningiem, i po treningu jest sporo tych zajęć. Jakby pod każdym elementem są tutaj jakieś takie szlify, więc na pewno dużo się dzieje i to jest fajne. Na pewno intensywność jest duża, bo jednak te parę miesięcy spędziłem w rezerwach Krakowi, także gdzieś po prostu ten przeskok intensywności jest i na pewno te pierwsze dni były takie solidne treningowo, było mocno, ale fajnie, że w końcu na te wyższe obroty wskoczyłem i myślę, że teraz będzie coraz lepiej. A czujesz właśnie taką potrzebę jeszcze, żeby troszeczkę czasu upłynęło, aż dojdziesz do takiej optymalnej dyspozycji właśnie przez ten czas spędzony w rezerwach Krakowi, czy czujesz się w gazie, czujesz się dobrze przygotowany i pewnie ta adaptacja tutaj przebiegnie szybko, jak to? Ja myślę, że ten okres wcześniejszy dobrze przepracowałem i czuję się całkiem nieźle na pewno. Tak jak mówię, wdrożenie w ten system też mi ułatwiło to, że miałem wcześniej indywidualne odprawy na temat tego modelu gry i wymagań dotyczących tych pozycji, które wymieniłem wcześniej, także to na pewno mi ułatwiło, łatwiej mi było płynnie wejść w ten trening i w tą całą strukturę, więc myślę, że już praktycznie czuję się dobrze i mam to, myślę, że na niezłym poziomie opanowane. Także nic, tylko walczyć o miejsce w składzie i pojawiać się na boisku. Okej, odpowiedziałeś od razu na pytanie internauta Andrzeja, który pyta, jaki masz kontakt ze sztabem trenerskim. No to już wiemy, że na razie masz intensywny, spotykając się na tych odprawach. Jest pytanie od Krzyśka. Dlaczego zdecydowałeś się na transfer do Rakowa, mając inne propozycje? Bo też nie ukrywałeś tego, że gdzieś tam to zainteresowanie było i inne kluby też jakby składały ci oferty.
Tak jak już mówiłem, przekonał mnie ten taki projekt tutaj, tak jak to wszystko wygląda, plus moje obserwacje, tak naprawdę na przestrzeni kilku lat, jak Raków funkcjonował, jak się rozwijał, jak progresował z ligi do coraz wyższej ligi. I jak z roku na rok po prostu coraz lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o wynik sportowy. I też o grę i rozwój poszczególnych zawodników, bo to też się z tym wiąże i na pewno to mnie przekonało do tego, że to będzie słuszny krok i przyjdę tu się rozwinąć, pomóc drużynie i mam nadzieję, że mi się to uda. I jestem przekonany, że tak będzie, bo widzę, jak tutaj funkcjonuje to wszystko. Także jest to miejsce mocno rozwojowe pod różnymi aspektami, więc myślę, że trafiłem idealnie. I tego Ci życzymy, żebyś rozwijał się razem z Rakowem, razem z klubem. Dziękuję. Mateusz, jesteś zawodnikiem, którego jednym z największych atutów jest szybkość. Czy Ty kiedyś mierzyłeś swoją szybkość? Mieliście robione jakieś pomiary prędkości? Jaką prędkość osiągasz, rozwijasz w trakcie biegu? Znasz taką statystykę? Czy jeszcze nie miałeś okazji, żeby kiedyś to zmierzyć? Jak Ekstraklasa prowadzi, w sumie do tej pory teraz też prowadzi, tylko trzeba wejść tam na odpowiednie strony i się dowiedzieć, natomiast w tym sezonie nie miałem aż tyle okazji, natomiast z poprzednich to gdzieś to śledziłem jakby, bo były podawane te parametry na koniec meczów. Kojarzysz jakąś taką rekordową swoją zmierzoną szybkość? Bo jesteś zawodnikiem, jak patrzyłem gdzieś analizując sobie dla siebie z ciekawości Twoją grę, to rozpędzasz się jak torpeda gdzieś w morzu, taka płynąca. No osiągasz naprawdę fajną prędkość na boisku. Było 35 chyba 16 w poprzednim sezonie bodajże, tak, albo w poprzednim, albo dwa lata temu, ale powyżej 35 było według tych statystyk z Ekstraklasy, jakie były podawane. Ciekawe, jakbyś kiedyś stanął na setkę z Piotrkiem Malinowskim, czy byś wygrał, albo z Kunikiem. Możemy coś takiego zaaranżować kiedyś. Kiedyś trzeba będzie jakieś takie zawody po sezonie, czy zrobić, ale to po sezonie, tak jak już będzie troszeczkę czasu. Na razie masz pozdrowienia od Pawła, który mówi, że jesteś bardzo fajnym i skromnym gościem w studiu tutaj. Dziękuję bardzo, zauważył. Pozdrawiam. Chociaż również ma nadzieję, że na boisku pokażesz się też trochę jako łobuziak. Potrafisz tak czasami dać wpalnik przeciwnikom? Tak, czasami gdzieś tam ta impulsywność jest większa na boisku, szczególnie jak jest adrenalina, emocje. Nie ukrywam tego, że po prostu na boisku jakoś tak czasami ktoś jest po prostu innym człowiekiem, też innym gościem i myślę, że ze mną tak trochę jest, że na boisku udzielają się te emocje, plus ta adrenalina, plus chęć po prostu wygrywania i to się wszystko składa na to, że jest większa impulsywność i taka zadziorność. Myślę, że każdy to ma, kto gdzieś uczestniczy przy meczu, niezależnie czy jest to piłkarz, czy ktokolwiek, kto pracuje, to musi mieć coś takiego, daje adrenalinę, bo to aż by było dziwne, gdyby tego nie było. Mateusz, Twoim największym osiągnięciem chyba na razie w piłce jest zdobycie Pucharu Polski razem z Krakowią. Ty tam się bardzo do tego przyczyniłeś, bo zdobyłeś bramkę w meczu finałowym. Jak wspominasz w ogóle sam finał Pucharu Polski? Jakie to było uczucie zdobyć go? Na pewno niesamowite uczucie. Ogólnie cała ta droga była bardzo ciekawa i emocjonująca. Praktycznie każdy mecz był gdzieś tam na styku, może oprócz tego z Legią, ale reszta to były albo dogrywki, albo karne. W finale też to, ten przebieg całego meczu to był tam dramaturgia była z jakiegoś filmu. Tak, ogromna. Naprawdę, wszystko chyba było w tym meczu. I koniec końców było to dla nas szczęśliwe zakończenie. Na pewno fantastyczne uczucie i zważywszy też na to, że Krakowia nigdy nie zdobyła tego Pucharu Polski. Na koncie ma 5 mistrzostw Polski, a Pucharu nigdy nie zdobyła, tym bardziej ta radość tych kibiców i nasza, i sztabu wszystkich społeczności Krakowi była ogromna, bo gdzieś był wyczekiwany ten jakiś sukces, ten triumf, bo też chyba po ponad 70 latach to udało nam się zrobić i było czuć ten głód i fajnie, że go tak, że to nasyciliśmy wszystkich tym i na pewno niesamowita przygoda. Dobrze, to pytanie na przykład mamy tutaj też z czatu o zawodnika, który wywarł na Tobie największe wrażenie w Rakowie po przyjeździe. Jak byś to ocenił? Ja myślę, że takie największe wrażenie wywarło na mnie jakby ta struktura, to, że wszyscy jakby doskonale wiedzą, co mają robić i przez to ta intensywność i
ta drużynowość na treningu jest duża, że wszyscy chodzą. No tak, bo też w sumie dużo osób podkreśla, że Raków to nie jest drużyna indywidualności, tylko jest to drużyna przez duże D. Taka, to jest jakby, siłą myślę, jest co mi się najbardziej rzuciło w oczy, natomiast nie brakuje jakości w zawodników i jakość jest bardzo duża. Natomiast mimo wszystko piłka to jest sport drużynowy i tutaj pewnie można powiedzieć, że wszyscy chodzą jak w zegarku, że wszyscy wiedzą, co mają robić, jak się przesuwać i przez to czas na reakcję jest dużo mniejszy, bo po prostu wszystko jest tak domknięte praktycznie z każdej strony, więc to na pewno to największe na mnie wrażenie tak wywarło. Wywarło, dokładnie. Okay. Zabrakło mi słowa, dzięki. Jak zaczynałeś piłkarską karierę, pyta Krzysiek, nasz widz. Jaki był twój idol piłkarski w młodości i dlaczego? To takie dość ogólne pytanie, no ale jak to się zaczęło? Bo też stawiałeś na naukę chyba od początku, bo tak jak mówisz, trafiłeś do dobrego liceum. Żeby trafić do dobrego liceum, to też trzeba się dobrze uczyć wcześniej w gimnazjum. No ale mimo to gdzieś na tą piłkę musiałeś poświęcać bardzo dużo czasu, więc jak to tak naprawdę zaczęło się u ciebie? Jakie były początki? Jak się zaczęło? No, to były jeszcze czasy, jak się wychodziło na podwórko i się grało w piłkę od razu po szkole z kolegami, także dużo czasu spędziłem gdzieś na pewno pod blokiem, grając tą piłkę. Ja dopiero, tata mnie zapisał, jak miałem 10 lat, do Krakowi, więc teraz wiem, że dzieci są dość wcześnie zapisywane do klubów, nie, że 10 lat. A wcześniej grałeś gdzieś w piłkę, czy od 10 roku życia dopiero zacząłeś? Nie, tylko od 10 roku życia w Krakowie zacząłem. Trochę późno jak na dzisiejsze gdzieś tam. Tak, realnie, no ale jak mówię, to były te czasy jeszcze, że dużo się kopało na podwórku, nie? Gdzieś się rzucało plecak od razu pod blok i się mogło tam być 3, 4, 5 godzin, prawda? No tak. Aż mama cię zawołała, że masz przychodzić. Więc jakby tych godzin z piłką było mnóstwo. No ale potem w wieku 10 lat już trafiłem do Krakowi. I tak kroczek po kroczku, szczebel po szczebelku się piąłem do góry. A jeżeli chodzi o naukę, no to gimnazjum było takim wyborem też, że może nie sportowym, natomiast większość osób z zawodników Krakowi tam poszła. Mhm. I mieliśmy to trochę tak WF-y, to były takie treningi i to było tak połączone, więc to było troszkę takie ułatwienie. Mhm. No też pamiętam taki film, kiedyś o tobie powstał Dzień z życia maturzysty chyba, gdzie towarzyszyli ci właśnie w szkole i na treningu, pokazywali jak to sobie tak, łączysz. No. A ty też w tych młodych latach występowałeś dosyć regularnie w kadrach młodzieżowych reprezentacji polskiej. Jak ten czas wspominasz, te wasze mecze, osiągnięcia? Pierwszy raz zostałem powołany na U19, był wtedy trener Janas i pojechaliśmy do Bośni, pamiętam takie pierwsze wspomnienia i tam graliśmy mecze. Potem była kadra U20 i potem U21. Tam pod koniec zostałem powołany na konsultację, praktycznie ostatnią przed Euro i potem już pojechałem na samo Euro. Też fajny czas i na pewno ciekawy ten turniej był i też dużo było zawodników, którzy no, grają na tych europejskich boiskach, jak Chiesa czy Keane, czy tam ogólnie byli naprawdę, można by było wymieniać, z Napoli też było Ruiz i tak no właśnie dalej. Właśnie jest takie pytanie też na czacie, przeciwko jakiemu zawodnikowi grałeś, który wywarł na tobie największe wrażenie? To może właśnie z tamtych czasów ktoś? No właśnie, problem jest z tym, że na tym Euro nie zagrałem. Aha, ani minuty, czyli ale tylko mogłeś sobie popatrzeć. Tak, popatrzyłem sobie, jak tam kwestii właśnie sobie radził z Chiesą. No i poradził sobie dobrze, ale jakie wrażenie i kto na mnie wywarł największe? Był taki jeden piłkarz w Szkandii, jak graliśmy eliminację do Ligi Europy z Krakowią i taki był Hassani. Pamiętam, bardzo dobry piłkarz i pewnie nic to nie mówi to nazwisko, ale dla mnie wtedy jakby... Nie doceniasz naszych internautów, oni potrafią czasami wynaleźć tutaj takie informacje, że my tu wszyscy jesteśmy w szoku. No to on tak na pierwszą myśl mi przychodzi, Hassani właśnie ze Szkandii, naprawdę dobry piłkarz, kozak. Okej. Pyta też, tak patrzę na ten czat, pyta Wojciech, jak bardzo ci się podoba granie pressingiem, bo Raków też słynie z tego, że ten pressing jest często stosowany, czy ty się dobrze odnajdujesz w takiej grze? Widzę, że w ogóle sporo pytań jest takich taktycznych, jeśli chodzi o same mecze, no to dobrze, znaczy, że nasi widzowie bardzo dobrze rozumieją aspekty piłkarskie. Jak to jest u ciebie z tym pressingiem wspomnianym?
Bardzo mi się to podobało. To jest chęć dominacji, tak? Szybki odbiór piłki i chęć przejęcia jej, tak? I wzięcia jakby losy spotkania w swoje ręce. I to jest fajne, że chcemy dominować, chcemy odbierać wysoko piłkę. Im piłkę się wyżej odbierze, tym jest bliżej do bramki, tak? Czyli teoretycznie jest łatwiej strzelić w bramkę. Także no, mi to bardzo odpowiada. Czyli dla zawodników gdzieś tam grających ofensywnie jest to pewnie coś fajnego. Chciałem cię zapytać jeszcze, troszeczkę wrócić do twojej też kariery, bo spędziłeś dużo czasu w Krakowie, natomiast też miałeś ciekawy epizod, jeśli chodzi o Sandecję Nowy Sącz, takie zejście do pierwszej ligi, czyli szczebel niżej. Ale dla ciebie taki chyba bardzo przyjemny czas, dobrze to wspominasz, no bo awansowaliście do Ekstraklasy, zrobiłeś coś historycznego z Sandecją Nowy Sącz, która nigdy wcześniej w Ekstraklasie nie grała. Na pewno, bardzo miło wspominam ten czas. No tam tak naprawdę takie szlify złapałem, dużo zacząłem grać. Bardzo fajna ekipa była w szatni, taka zżyta, można powiedzieć rodzinna atmosfera. Dużo ciekawych postaci też, mocnych charakterów, jak Maciek Korzym, Łukasz Rodliński, Ciufa, czyli Szufryn Dawid. Także no, były osoby, Bartek Dudzic, którego znałem już wcześniej z Krakowi, Maciej Masłowski, także dużo takich ciekawych i barwnych postaci z przeszłością w Ekstraklasie. No i tak jak mówię, rodzinna atmosfera. Dużo też poza boiskiem, poza treningami się spotykaliśmy i spędzaliśmy czasu. No i myślę, że tym tak naprawdę udało się osiągnąć taki wynik. No historyczny, tak, awans Sandecji. Coś pięknego dla tego miasta, dla klubu. Bardzo fajny czas, bardzo to miło wspominam i na pewno sobie będę wracał do tego. Czyli wypożyczenie jak najbardziej na plus, to była dobra decyzja i osiągnąłeś jeden ze swoich sukcesów w karierze. Ogólnie Puchar Polski dla Krakowi pierwszy raz zdobyty w historii klubu, awans z Sandecją pierwszy raz zdobyty w historii klubu. No to ja już dalej nic nie mówię, żeby nie pompować balonika. Jest bardzo ciekawe pytanie i musisz sobie z nim poradzić, nie ma wyjścia, to jest przy kawie o Rakowie, tutaj nie kalkulujemy. Proszę. Jest pytanie, prezes Wojciech Cygan je zadał na naszym czacie. Mateusz, te dziury na spodniach to efekt jakiegoś upadku na motorze, czy przyczynek do wizyty na Jasnej Górze? Na Jasnej Górze jeszcze nie byłem, ale na pewno zagoszczę. Tak po prostu taki dobór, podobno modne teraz to jest, także taki zdecydowałem się na ubiór. Czyli na motorze nie upadłeś? Nie, na motorze w zasadzie to nigdy nie jeździłem. Tak. Okej. Okay. A na Jasną Górę się wybierz? Dopiero wybieram. Ale na nogach, niekoniecznie na kolanach. Jakie cele postawiłeś przed sobą przychodząc do Rakowa? Pyta Piotr. No, stawiasz sobie jakieś takie indywidualne cele, czy bardziej myślisz tylko o zespole? Jak to jest? Na pewno jeżeli chodzi o indywidualny cel, no to jak najszybciej się pojawić na boiskach, co już mi się udało ostatnio i żeby znów być w takim rytmie, w tej grze, cieszyć się tym wszystkim na pewno i pomóc zespołowi, żeby jeszcze zwiększyć konkurencję, żeby jeszcze ten poziom zwiększyć i jeżeli chodzi o jakieś takie cele, no to na pewno chcę pomóc jak najbardziej zespołowi, a co to przyniesie na koniec sezonu tego, czy następnego, to się okaże, to jest sport, ale na pewno będę się starał jak najlepiej realizować swoje obowiązki. A propos tych indywidualnych umiejętności, ja wiem, że piłkarze nie za bardzo o tym lubią mówić, ale jest pytanie od Artura, myślę, że to nie jest jakieś nieskromne, jeżeli na nie odpowiesz. Co jest twoją najmocniejszą stroną? Rzuty wolne, dribbling, strzał z dystansu, czy może rzuty karne? Jak to u ciebie wygląda? Myślę, że tak, pojedynki z twojej perspektywy. Jeden na jeden, ta szybkość, wykorzystywanie tego. Lubię po prostu robić przewagę i napędzać te ataki. Myślę, że to jest taka moja mocna strona i dobrze się w tym czuję. To też ciekawy komentarz od internetu Marcina. Pamiętam, jak grałem w FIFA, Mateusz Wdowiak właśnie z Krakowi był moim ulubieńcem, którego rozwijałem. Szalenie szybki zawodnik, cieszę się, że jest w Rakowie. Ciekawy zbieg okoliczności. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Marcina. Tak. Marcina, teraz już możesz grać w FIFA jako Mateuszem, jako zawodnikiem Rakowa, bo pewnie się gdzieś tam w jakiejś aktualizacji. Tak. Szybkość w FIFA jest ceniona dość mocno. Zdecydowanie, tak. Także. Właśnie chciałem cię też zapytać o pozaboiskowe umiejętności, bo wszyscy zawodnicy chwalą się jakimiś takimi zainteresowaniami. Jest sporo u nas w zespole gamerów, którzy lubią sobie tam zagrać, czy to w Warzone'a, czy w FIFA. Tak, słyszałem. Jak ty tam się czujesz, odnajdujesz w takich aspektach? W Warzone'a nie gram.
zacząłem, jak się zaczęła pandemia, no, rok temu w sumie już, to w Counter-Strike'a grać. Okay. Natomiast odpuściłem temat, a wcześniej to dużo, dużo w FIFA jednak, dużo, dużo czasu poświęcałem. Natomiast od roku też zaprzestałem, bo to dużo czasu pochłania naprawdę. I dużo czasu temu poświęcałem. Nie ukrywam, że mnie to gdzieś wciągało. Także... A jakieś inne zainteresowanie jeszcze masz? No na bank masz, jesteś człowiekiem oczytanym, dobrze się uczącym, no to pewnie gdzieś tam masz jakieś takie swoje pasje w życiu. No, trochę gdzieś tam się interesuję, jakby może nieruchomościami, inwestycjami, coś pod tym kątem delikatnie się rozwijam. Natomiast uważam, że dużo czasu, większość mi jednak pochłania to ten rozwój piłkarski też. No. Nie taki stricte z piłką przy nodze związane, ale na różnych sferach, także to też mi dużo czasu i poza treningiem zajmuje i ten rozwój mentalny, żywieniowy, dietetyczny, także okay. Tu też przykładam do tego wagę i to też mi trochę czasu zajmuje, także można powiedzieć, że zainteresowanie się poszerza o inne horyzonty, jeżeli chodzi o piłkę i rozwój piłkarski. Mm-hmm. Jest pytanie, nie do końca wiem, czy je zrozumiesz. Jest pytanie od Łukasza. Chapcie czy kapcie? Jak się mówi w Krakowie na... Kapcie, ja mówię kapcie. Kapcie, no ja też mówię. Ale może coś... Kapcie, może to jest związane z jakąś... No jestem Krakusem, także... Mam tu odpowiedź od naszego realizatora, że w Krakowie mówi się pantofle. Nosiłeś pantofle kiedyś? Też. Pantofle też się mówi, tak. A okay. Pantofle czy nosiłem? No u babci, czasami babcia mi dawała takie pantofle, pamiętam. Aha. No nic wstydliwego, no. Jak... Pantofle chyba bardziej z baletem związane. Ciepło. Ale pewnie. Mateusz, a powiedz mi też, przyjeżdżasz tutaj do Rakowa i chciałem cię też zapytać o twoją przyszłość taką, tutaj też się przewijało to pytanie. Oczywiście to też nie jest żadna forma pompowania balonika, tylko na pewno twardo stąpasz po ziemi, ale czy ty gdzieś tam nawet w tym najlepszym okresie jak dotychczasowej swojej kariery, kiedy w Krakowie byłeś jednym z liderów, czy spodziewałeś się, już miałeś taki moment, że kurczę, już jestem gdzieś tam blisko, ocieram się o tą seniorską reprezentację Polski, czy dopiero przyjeżdżając do Krakowa tutaj myślisz, że no teraz może mi się dobrymi występami uda dopiąć swego, czy może w ogóle nie rozpatrujesz tego w takich kategoriach? I nie myślisz o tym? Nie rozpatruję raczej tego w takich kategoriach. To byłoby zwieńczeniem po prostu dobrej dyspozycji tego, jak będę wyglądał na boisku w kontekście szerszym niż kilka spotkań, tylko podejrzewam, że rundy czy sezonu. Także pierwsze co, to trzeba się skupić na tych najbliższych meczach. Po prostu krok po kroku robić robotę, ale nie wybiegając za bardzo w przyszłość, bo tak to się może wszystko rozmyć. To jest chyba najlepsza metoda po prostu z meczu na mecz. Trzeba się skupić na robocie i... tu i teraz i na takich krótkoterminowych jakichś zadaniach czy celach, czy meczach i to przynosi efekty, a takie gdzieś wybieganie za bardzo w przyszłość to nie jest do końca dobre moim zdaniem. Internautka Kasia pisze: witam i życzę jak najszybszego oraz udanego debiutu z herbem Rakowa na piersi. No ten debiut to już masz za sobą w meczu z Lubinem, tak? Także to już się ziściło. Niech ci tu będzie wspaniale. No niech, dziękuję niech bardzo. To też tak, że się ziści. To pozdrowienia od Kasi, którą również pozdrawiamy jako naszą widzkę. Jak najbardziej. Mateusz, no dobrze, a powiedz mi, czy ty chciałbyś po karierze swojej piłkarskiej zająć się właśnie, tak jak mówisz, interesujesz się nieruchomościami, jakimś takim szeroko pojętym umiejscawianiem gdzieś tam pieniędzy, jakimś lokowaniem tych funduszy, czy wolisz pracować, na przykład będziesz chciał pracować może w piłce, albo może w ogóle w jakiejś zupełnie innej branży? Ciężkie pytanie, ale no, na pewno te nieruchomości mnie interesują. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Myślę, że będę działał na tym polu na pewno, bo mam po prostu to ciekawi. Nawet chcę się po prostu rozwijać pod tym kątem. Nie będę mówił, czy to dobrze robię, czy źle, ale rozwijać i jakby próbować doświadczyć tego. Czy w piłce chciałbym zostać? Nie wybiegałem aż tak naprawdę. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądało i co życie przyniesie, tak? Okej, ten transfer tutaj do Rakowa to jest tak naprawdę, rozmawialiśmy o tym nawet po przyjeździe twoim tutaj do Częstochowy, że to jest taka pierwsza
dla Ciebie okazja do tego, żeby całkowicie na stałe już zmienić miasto, zmienić klub, związać się tak jakby przyszłościowo z innym projektem. Ty mówisz, że urzekł Cię tutaj ten projekt w Częstochowie. I powiedz mi, czy Ty też tak to postrzegasz, przychodząc tutaj do Rakowa, że no kurczę, muszę spróbować jakby czegoś innego, że to jest dla mnie bardzo duża szansa, ale też masz jakieś obawy z tym związane, że zmieniasz całkowicie środowisko, zmieniasz całkowicie ludzi dookoła siebie, drużynę, stadion, wszystko, no bo to jest tak naprawdę całkowita zmiana i to jest pierwsza taka Twoja zmiana w życiu na dłuższą metę, nie licząc tego półrocznego wypożyczenia na kilka miesięcy do Sandecji. Transfer definitywny, także zmiana na jakiś dłuższy okres, także obawy. Był taki znak zapytania, jak to będzie na pewno przed przyjściem. Jacy tu są ludzie, zawodnicy, jak szatnia i tak dalej, i tak dalej. No to na pewno gdzieś tam pytania się pojawiają w głowie. Obawy może nie, obawy może nie, ale takie jak to będzie i na pewno pozytywnie jak najbardziej wszystko. I chłopaki mnie dobrze przyjęli w szatni, atmosfera jest dobra i jakby to życie w szatni widać i czuć i na pewno dobrze się tu czuję już. Teraz po tych kilkunastu dniach, więc to bardzo dobrze rokuje i no te obawy czy tam znaki zapytania, no to już jakby odeszły na pewno w niepamięć. No, tak jak mówię, gdzieś na początku jak jechałem, to były takie znaki zapytania, może jak to będzie, jak mnie przyjmą i tak dalej, no bo to chyba takie dość naturalne jest, bo nowe miejsce, ale już to wszystko zostało rozmyte. Okej, właśnie no to jest też pytanie od Damiana. Jakie wrażenia z szatni i po treningach, po pierwszych treningach z drużyną, czyli rozumiem, że odpowiedź mi, że pozytywne i... No jak najbardziej, tak. Dużo się dzieje. Zaskoczony. Fajnie, naprawdę jest wiele do roboty, ale też z uśmiechem na twarzy to wszyscy robią i jest też dobra atmosfera. Okej, z panią Manią rozumiem, też się dobrze dogadujesz, tak. Jak sprzęt pobrałeś, to... Nie podpadłeś? No jeszcze nie podpadłem, no może raz, ale to, to nie no, niech zostanie. Wszystko mi pani pokazała, co jak, że się słucham, wszystko robię tak no, słuchaj w zegarku się. I, ja mam i na też, razie jest okej. Okay. Ja mam też prośbę od pani Mani, że mam was czasami tam pilnować, jak się nie słuchacie, ale myślę, że pani Mani się każdy słucha i tutaj trzeba. Nie ma innego wyjścia. I, słuchaj, jest dużo pytań, widzę, od tych pantofli się zaczęło pantofli. I widzę, że dalej nasi internauci jakby drążą te tematy. Marcin pyta, w piłkę grałeś na dworze czy na polu? Na polu. Na polu, okej. Okay. No bo to już jest chyba typowy taki regionalizm tam w Krakowie raczej. Gdzieś tam wieczna gdzie się... batalia, dyskusja, czy na pole, czy na dwór, tak. A ja mówię na pole. Test na częstochowianina, to też już legenda naszego programu. Czy wiesz, co to jest zrywka? Zrywka. Zrywka? Tak. Co to jest? Co to jest? Zrywka? Nie wiem, jak się... Na przykład można powiedzieć, że zrywka z lekcji, nie? Że uciekasz. Nie, zrywka to jest reklamówka. Tak? Tak, taka w sklepie, jak robisz zakupy i niesiesz... Nie, to nigdy bym nie wpadł na to. Zrywko. No to już cię doedukowali nasi widzowie. Będę się musiał nauczyć, bo ta gwara krakowska też jest... Inno. No jest pytanie od Macieja, od wahadło czy dziesiątka, gdzie wolałbyś grać, no ale to też już o tym rozmawialiśmy, tak. Że jesteś zawodnikiem uniwersalnym i tych różnych wariantów się nie boisz. Powiedz mi, czy często u nas zawodnicy mówią, że przed transferem rozmawiali, czy to z trenerem, z dyrektorem sportowym, jak to było u Ciebie? Na pewno też pewnie takie rozmowy wcześniej były. Rozmawiałem z trenerem Papszunem na początku stycznia i potem już w późniejszej fazie. Jakby dopinania tych wszystkich szczegółów i finalizacji transferu, przejścia. No, były to długie, konstruktywne rozmowy. Także to był też jeden z elementów taki przekonywujący, że tak powiem, do tego, żebym tutaj przyszedł. Drodzy kibice, coraz bliżej do 20, mniej więcej 40, bo tak się umówiliśmy, że 40 minuta programu i ogłosimy Wam coś ciekawego. Ja cały czas zachęcam do zadawania pytań do Mateusza. Jest ich w ogóle bardzo dużo i też dosyć dużo pozdrowień. Nie sposób ich wszystkich przekazać. O, pytanie od Rafała. Jaką dzielnicę w Częstochowie wybrałeś na mieszkanie? Bo już mówisz, że zamieszkałeś. Parkitka. No to tak, tak, Parkitka. To tak jak większość chyba chłopaków, którzy przyjeżdżają, to gdzieś tam na Parkitce też fajne tereny do spaceru. A co lubisz robić w wolnym czasie, jak spędzasz wolny czas? Mam psa, to czasami się przejdę na spacer z Pieskiem. Lubię poczytać książkę gdzieś wieczorami, jak mam czas. I
jakiś film, serial, w zależności od pogody, od jakby nastroju, chęci i tak dalej. Także te. Okay. Masz jakąś ulubioną książkę, z ciekawości zapytam? Ostatnio akurat sporo programu nam z trenerem Jackiem Magierą zdominowała historia o książce, którą on przekazuje, Szczęście czy fart, i powiem szczerze, że ta historia odbiła się takim szerokim echem, że kilka dni po tym programie cały czas gdzieś dostaję pytania, czy ja jestem w stanie nawet pomóc załatwić taką książkę, ale nie jestem w stanie pomóc, bo tej książki nie ma na rynku. A jak to jest u ciebie? Może ty jeszcze polecisz jakąś tutaj ciekawą książkę? A ja akurat teraz aktualnie czytam o taką jakby o nieruchomościach też, jakby okay. Poruszaniu się w tym biznesie, takim w tym dziale. Czyli edukujesz się, rozwijasz. Tak, raczej tak. Akurat aktualnie to czytam. To też jest ciekawe pytanie od Artura. Generalnie u nas w szatni jest zwyczaj, jak zawodnik strzeli bramkę, to trener Sikorski intonuje piosenkę, używając pseudonimu. Jakie masz pseudonimy? Jak się do ciebie mówi? Mati po prostu, czy może jakoś inaczej? Nie, od małego w Krakowie miałem pseudonim Wdówka i wszyscy tak do mnie mówili. Czyli od nazwiska. Tak, Wdówka. I praktycznie całe to życie w Krakowie, no to tak na mnie wołali. Tutaj jeszcze tak nie wołają, tutaj Mati właśnie, faktycznie Mati się do mnie zwracają, ale może jak strzelę bramkę, to się zmieni. To tak, po tej intonacji tutaj już słyszałem właśnie po meczu i Iwi był wywoływany. Trzeba cię zareklamować jako Wdówka w klubie i tutaj trener Sikorski na pewno nie omieszka wtedy zaśpiewać. Ja mu się przypomnę, jak strzelę, tak jest spokojnie. Tak. Powodzenia Mateusz, trzymam kciuki, pisze Lidia. Artur życzy ci, aby zaśpiewali ci w szatni właśnie po strzeleniu gola piosenkę. Czy podoba ci się ten zwyczaj z szatni Rakowa? To też jest trochę oryginalne, no bo trener bramkarzy u nas zarzuca piosenkę. Tak, z Włodzirajem. To jest dosyć już taka charakterystyczna historia. Na pewno pozytywnie, bardzo pozytywnie, dużo energii. Mhm. Super sprawa to jest, naprawdę daje maksa z siebie przy tym, także... No powiem szczerze, że w Lubinie gdzieś tam słychać było naprawdę w odległych korytarzach. Jest radość. Jest głośno, jest radość, jeśli są emocje, o to chodzi w piłce, nie? Pewnie. Bardzo trudne pytanie od Petera i przy okazji od Kuby, bo widzę, że te pytania są dosyć podobne. I od razu musisz wiedzieć, że znienawidzicie połowa naszych widzów, cokolwiek byś nie wybrał. Real czy Barcelona, Ronaldo czy Messi? Real i Ronaldo, Cristiano. Okej, okay. No zgoda z mojej strony. Natomiast będziemy mieli pewnie sporo hejterów teraz po tej deklaracji. Wszystkim się nie dogodzi. No pewnie. Od Krzyśka, jakie filmy lubisz oglądać? Jak możesz, podaj jakiś tytuł, co byś polecił? Może coś na Netflixie? Na Netflixie ostatnio dawno nie oglądałem, ale oglądałem mocno serial The Walking Dead. Mm. Na pewno. Wcześniej oglądałem Breaking Bad i Uwięziona też oglądałem z narzeczoną. Okay. Ale ostatni sezon mi nie przypadł do gustu za bardzo i tak trochę to męczyliśmy. A teraz w sumie dawno nie oglądaliśmy niczego. Okej, okay, no bo też miałeś troszeczkę jakby perypetii transferowych i przeprowadzkowych, więc pewnie dopiero teraz gdzieś taki... Znajdę czas na takie znajdziesz rzeczy. Na to czas. Mateusz, no też chciałbym cię zapytać, przyjechałeś tutaj do Rakowa i powiedzmy, że już masz jakieś tutaj pierwsze koneksje sobie budujesz, że tak to ujmę, w szatni, bo też przewija się to pytanie na naszym czacie, czy są jacyś zawodnicy, z którymi już złapałeś taki dosyć dobry kontakt, ktoś ci może pomaga tutaj z zespołu właśnie ze wszystkimi jakimiś takimi sprawami około boiskowymi? Znaczy z Kubą Arakiem, bo mniej więcej w tym samym momencie przyszliśmy i tam gdzieś się wcześniej poznaliśmy, mieszkaliśmy w hotelu właśnie teraz parę dni, jak szukaliśmy mieszkań. A znałeś już kogoś w ogóle wcześniej w szatni Rakowa? Tak, Marcina Cebulę z kadry właśnie, Igora Sapałę też z kadry, z konsultacji. Czy kogoś jeszcze znałem? Sebę Musiolika, tylko że on jest na wypożyczeniu na ten moment, i Oskara Zawadę, ale się minęliśmy, także chyba wszyscy. Okej, okay. Sebastian czasami ogląda nasze programy, jeżeli oglądasz Sebastian, to pozdrawiamy. To oczywiście pozdrawiamy. Okej, jest pytanie od Cezarego, pytanie do Mateusza. Dużo trenujesz siłowo, bo teraz jest moda, żeby każdy zawodnik był dobrze zbudowany. Czy nie uważasz, że na niektórych pozycjach lepsza jest lekkość i szybkość niż masa mięśniowa? Ciekawe pytanie, też pod kątem takiej i dietetyki, i w ogóle podejścia do takiej typowo siłowej strony sportu. No, trening siłowy to jest dość obszerne zagadnienie, tak? Ja te parę miesięcy faktycznie dużo trenowałem siłowo-motorycznie, no bo też był taki czas, żeby to można było wykorzystać, bo jednak nie byłem w takim rytmie meczowym.
na tym najwyższym szczeblu w Polsce. Mhm. Także postawiłem trochę na to. Jeżeli chodzi o lekkość, szybkość, to można to doskonale połączyć z nabraniem masy mięśniowej, bo potem się z tego bierze siła i generowana moc. Także jak nie masz mięśni, to też ciężko, nie ma za bardzo z czego dać. Także wiadomo, trzeba to robić pod okiem fachowców, trzeba się na tym znać i trzeba to robić z głową. Natomiast nabudowanie masy mięśniowej do szybkości to akurat jest jak najbardziej dobre. Okej. Okay. 40 minut naszego programu minęło, czas na małe ogłoszenie. No to co, chyba możemy startować. Patrzę na naszych realizatorów, wszystko gotowe. Więc drodzy kibice, prosimy o uwagę. A więc stało się ostatni dzień na transfery i jest z nami Zoran Arsenić, wypożyczony do Rakowa Częstochowa. Mamy zatem w kadrze nowego obrońcę. Pytaliście Państwo na Twitterze, czemu nie 19.21? Po prostu takie ostatnie dni na transfery rządzą się swoimi prawami. No i ten transfer jest dopinany naprawdę jak najszybciej, żeby zdążyć przed tymi końcowymi godzinami, końcowymi minutami. Wszystko się udało, a zatem Zoran jest z nami. Drodzy kibice, no za tydzień myślę, że spróbujemy, czy w jednym z najbliższych odcinków Zorana zaprosić tutaj, porozmawiać troszeczkę o nim samym, przedstawić go. Mateusz, jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Jak oceniasz też, a propos transferów, jak oceniasz siłę naszego zespołu po przyjeździe? Masz też jakieś odniesienie, w Ekstraklasie występujesz już jakiś czas. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Tak jak powiedziałem, jest duża jakość na treningu, duża intensywność i jest też dużo młodych chłopaków, którzy gdzieś mają duży potencjał i po prostu myślę, że spokojnie go tu rozwiną, kwestia czasu. Konkurencja jest spora, okno transferowe było burzliwe i dużo się działo, także myślę, że i mam nadzieję, że było udane. I co, nic tylko rywalizować i podnosić każde swoje umiejętności, bo też rywalizacja jest potrzebna do właśnie podnoszenia tego poziomu swojego i drużyny, więc jak najbardziej to jest skazane. Tak jak mówię, jakość jest spora, także bardzo mnie to cieszy. Okej, Mateusz, no staraliśmy się dzisiaj tutaj w programie przedstawić Cię naszym kibicom, żeby mieli okazję lepiej Cię poznać. Odpowiedziałeś na bardzo dużo pytań, które napłynęło i myślę, że sobie dosyć dobrze z nimi poradziłeś. Pozostaje tylko życzyć Ci powodzenia na boisku. Nie dziękuj, żeby nie zapeszyć. Nie dziękuję. Tak, jak najwięcej sukcesów w Rakowie i po prostu fajnie, że z nami jesteś. Mateusz Żydowiak był gościem programu Przy Kawie o Rakowie. Dziękujemy Państwu. To był 30 odcinek. 30 odcinków tego programu już za nami. Zapraszamy na kolejny 31 odcinek. Zobaczymy jeszcze z kim, no ale myślę, że któregoś z naszych nowych zawodników też uda się namówić. Mówimy do zobaczenia. Miłego wieczoru. Dobranoc.